w momencie, kiedy wiesz, co robić, robisz ten biznes dobrze, to uważam, że giełda jest y, najlepszym rozwiązaniem. E, o ile pięć lat temu robiliśmy meneję i byliśmy w jakiejś niszy, wiesz, między małymi, bardzo spółkami, które dla, do których MAE były za duże, a dużymi, dla których te, które robiliśmy, były za małe. To my dzisiaj już konkurujemy z dużymi funduszami private equity, mm. różnymi zagranicznymi funduszami private equity o te same spółki. Myślę, że pracujemy się dzisiaj bardzo komfortowo, ale jednocześnie bardzo efektywnie, najefektywniej odkąd, odkąd pamiętam. To ile godzin pracujesz średnio dziennie? Kilka godzin. Nie, wiesz, To jest pytanie, czy, czy o 22 jak myślę o jakimś projekcie, to jestem w pracy, czy nie, nawet jak jestem w domu na balkonie, prawda, to, to trudno jest, jest to w po pewnym praca policzyć. Zdalne. Ale na pewno nie jest tak, że, że stricte, wiesz, siedzę w pracy 10 godzin, bo, bo, bo wtedy nie miałbym do tego takiej energii, takiego entuzjazmu. Cześć wszystkim w ogóle. Piotrek, dzięki za zaproszenie. Miło was widzieć, dużo znajomych twarzy. Jeszcze raz cześć wszystkim. E, ja e, w takim razie w trochę formalny sposób e, dwa słowa na twój temat. Kuba Dwernicki, e, prezes i założyciel Wersum. Biznes, który już robisz od 25 lat w zasadzie. Werkom, przepraszam. Dobra. Tak, zacząłem od żartu. Może być jeszcze Cyberfolks. <laughs> Okej, okay. no ja też się stresuję troszkę. Okej, okay. Kuba. Bardzo mi miło gościć Ciebie na uli. Dzisiaj w nieco innej formie. To jest nasz pierwszy tak nagrywany też Fireside Chat. Jesteś prezesem werkom, 25 lat na rynku, prawie 3 miliardy złotych kapitalizacji, a także jesteś funderem i CEO CyberFox, prawie 2 miliardy złotych kapitalizacji. I dzisiaj będziemy rozmawiać stricte o i Ja o te MA będę chciał Ciebie trochę zapytać. I może zaczniemy od takiego pytania na rozgrzewkę. Powiedz mi, Kuba, po co Ty robisz MA? po to, po co się robi biznes, żeby powiększać skalę działalności, wiesz, M&A. Możesz robić kilka rzeczy, po to, żeby pozyskać nowe produkty, pozyskać nowy rynek, talenty do pracy, technologie, know-how. Po części, po te wszystkie rzeczy robimy M&A. Ale zazwyczaj najwięcej zyskiwaliśmy na, na rynku, powiększaliśmy rynek, tak zbudowaliśmy Cyberfolksa. Jeżeli chodzi o wolumen klientów, to to łącznie przyjęliśmy. Pewnie ze 300 tysięcy klientów. Okej, okay, łącznie dzięki tutaj przejęliście około 300 tysięcy klientów. I to klientów. mówimy o, o firmach. Tak. Dokonałeś łącznie ponad 50? Czy znaczy nie firm, które kupiliśmy, no tak, tylko tak, tak. klientów końcowych? Przejęliście 300 tysięcy klientów dzięki M&A, których dokonaliście. Ich było około 50, tak? Tak, historycznie oczywiście było dużo, w ten, na tą liczbę składa się dużo małych mna i później im, im dalej szliśmy, tych M&A było coraz mniej, ale one były coraz większe, ale na początku jeszcze wiesz, w jakichś sieciach telekomunikacyjnych, kiedy działaliśmy, to, to tych M&A działało się tam dosyć sporo. Ok, jakiego rodzaju spółki kupujecie pod kątem tych takich korowych parametrów, na które patrzycie? Dla nas, tak jak mówiłem, liczy się wolumen klientów, ale liczy się też bardzo parametry finansowe, czyli że te spółki mają przychody, rosną, te przychody rosną powiedzmy co najmniej 20% w skali roku. Oczywiście zdarzały się nam spółki, które, które rosły więcej i spółki, które mają w miarę zdrowe finanse, czyli że robią e bidę, robią jakiś zysk ale też może być tak, że my widzimy, wiesz, po jakimś adjustmencie, że jeżeli widzimy, że tam jakaś, jakąś kalkę swoich e, kosztów możemy nałożyć, że, że wtedy będą robić ten zysk. Okej, okay. ty tych transakcji przez te ostatnie 20 lat zrobiłeś bardzo dużo. Na, na giełdzie jesteś od ilu lat już? Siedem, Jeżeli chodzi o i Cyber i, i, i Verkom, tak? Łącznie osiem lat. Jak bardzo wejście na GPW pomogło wam? 7. W dokonywaniu tych, tych M&A-ów I jakbyś to trochę zostawił z tym momentem, w którym wchodziliście na giełdę? Czy to był najlepszy moment? I czy z perspektywy czasu, jakbyś mógł zastawić wejście na giełdę z mariażem dłuższym w, z jakimś funduszem private equity? Czy z twojej perspektywy jednak giełda to był najlepszy możliwy scenariusz, czy też, czy też, czy też niekoniecznie? No to super pytanie, ale ja je trochę rozbiję na to pytanie o, o jak giełda pomogła M&A-om i co w ogóle nam giełda dała, i czy, czy jakieś były do niej alternatywy, tak? To może zacznę od tego, czy giełda nam pomogła robić M&A-e. Na pewno tak, bo giełdowa spółka ma dosyć dużą wiarygodność na rynku, nawet mocno nam pomogła robić. My już byliśmy giełdową spółką, kiedy robiliśmy MNE w Rumunii. I to istotnie bardzo nam pomogło. Jako tak naprawdę no-nameowa spółka na rynku rumuńskim byłoby nam bardzo trudno mieć jakieś takie credibility na tamtym rynku bez, bez tego, że jesteśmy na, notowani na giełdzie. Jeżeli byliśmy notowani w Polsce na giełdzie, no to mogliśmy już te parametry, jakiś track record przedstawić tym partnerom rumuńskim, z którymi rozmawialiśmy. I to nam bardzo pomogło. W Polsce nam też pomagało. Czasami też szkodziło, bo, bo jeżeli jesteś giełdową spółką, to wszyscy myślą, że masz więcej pieniędzy i mogą spojrzeć w twoje finanse. Musisz też wiele tych e, transakcji, to znaczy wszystkie upublicznić, tak? Więc to też e, w jakiś sposób benchmarkuje twoje kolejne transakcje. Nie możesz gdzieś tam e, ukryć ceny, którą zapłaciłeś mnożnika czy innych rzeczy. Ale generalnie e, e, bardzo, bardzo pozytywnie to działa. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część pytania odnośnie... Odnośnie tego, czy, czy giełda, czy private equity, to my jesteśmy bardzo zadowoleni z obecności na giełdzie, bo poza tym, co, co, co powiedziałem o MA, to giełda daje taką mi jako founderowi i mi jako CEO bardzo dużą swobodę działania. Z giełdy masz inwestorów pasywnych, zupełnie inaczej niż w przypadku jakichś funduszy, które, którzy tak czy inaczej chcą angażować się w Twój biznes. Czasem mają dobre rady, czasem złe, ale czasem po prostu inne niż ty chcesz robić i pojawia się jakieś pole do konfliktu. Więc jeżeli mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, to, to dla mnie jako osoby o dosyć pewnie silnym charakterze, lepiej jest pracować e, z inwestorami giełdowymi. Oczywiście tam wszystko już, cała odpowiedzialność spoczywa na twoich barkach i to, co, to, co robisz, e, musisz robić tak dobrze, żeby e, tych inwestorów zadowolić, no bo w, w, wtedy nie będą chcieli, żebyś był prezesem, żebyś, e, e, żebyś w ogóle, nie wiem, jeżeli kiedyś jeszcze przyjdziesz do nich po pieniądze, ich ci nie dadzą po prostu, tak? Ale, ale w momencie, kiedy wiesz, co robisz, robisz ten biznes dobrze, Uważam, że giełda jest najlepszym rozwiązaniem. Okej, okay, czyli e, jeżeli e, powiedzmy nie chcemy mieć, aby ktoś miał lewar na nasz biznes, no to... Mówisz, że giełda jest tym, co daje tobie więcej tutaj spokoju. Natomiast też do tej giełdy dochodziłeś etapami i też w strukturze gdzieś tam udziału w Cyberfolk są też osoby, które były takimi czy aniołami biznesu, które też w jakiś sposób chyba pomagały na samym początku. Jak to, jak to wyglądało i w jaki, po co Kuba Dwernicki potrzebował tego kapitału na tej swojej drodze do wejścia na, na giełdę i... W którym momencie oddawał to equity i te udziały i dlaczego? Kapitału zawsze potrzebowałem na to, żeby inwestować w biznes, w jego rozwój albo kiedyś budowałem wiesz, sieci telekomunikacyjne, jakieś pierwsze światowodowe sieci czy pierwsze IPTV w Polsce robiliśmy i potrzebowaliśmy na to kapitału. Jeszcze 25 lat temu moim pierwszym inwestorem był mój brat, później jakieś osoby prywatne, pan Jacek Duch, który jest dzisiaj z nami do dzisiaj inwestorem. I przeszliśmy w zasadzie całą drogę takich. Takiej e, wszystkie możliwe instytucje finansowe, jakie e, są dostępne na rynku, my je przeciwczyliśmy. I, e, i, i, e, <grym> e, I fundusze, i banki. Ubociana też byś? Nie. E, I fundusze, i banki, i oczywiście giełda. E, dlatego z, jakby z, z dużą pewnością mogę powiedzieć, wiesz, że. E, ta giełda nam na, na, najlepiej pasuje ze wszystkiego, tak? Więc, więc wiesz, jeszcze chwilę przed giełdą mieliśmy jeden fundusz, e, z, z bankiem robiliśmy mezaninowe finansowanie. Tu też możemy powiedzieć, że, że wiesz, jeżeli chcecie rozwijać biznes, to pewnie naj… jeżeli głęboko wierzycie w ten biznes, to najlepszym rozwiązaniem jest dług, tak? Bo dług jest najtańszy zawsze. Jeżeli weźmiesz pod uwagę wartość kapitału własnego, to, to, to w długu e, go w ogóle nie zużywasz. Okej okay, właśnie chciałem przez to pytanie wejść trochę głębiej do tego, w jakiej pewnie jest do sytuacji, w jakiej jest pewnie większość z nas, którzy są tutaj na, na auli, jest nas tutaj ponad pół tysiąca osób i pewnie na tym wideo nie będzie tego widać, ale myślę, że ty to widzisz z tej swojej perspektywy, jak imponujące jest to gmach. I powiedz, powiedz tak, czy takie MNE, czy o M&A może myśleć dojrzała spółka, która. Jest już dużych rozmiarów, czy uważasz, że tak naprawdę jest to na, narzędzie dostępne dla. Relatywnie każdego, każdego kto jest, czy każdego, kto jest zyskowny, czy, czy poleciłbyś osobom, którą robią obecnie startupy, które są na fajnej trakcji, rosną po te 30-50-70% rok do roku, rozważać mimo wszystko też opcję wzrostu nieorganicznego przez fuzję i przyjęcia? Jeżeli tak, to w jaki sposób można by do tego podejść? No tak, to pytanie jest relatywne, bo jeżeli powiedziałeś, jeżeli są na stopie wzrostu 30-50%, to bym się wtedy zastanowił nad MA-ami, czy one wiesz, nie zaburzą tej e, trajektorii wzrostu, czy one e, nie zakłócą w ogóle działania firmy. Natomiast nie na każdym rynku jesteś w stanie uzyskać taki wzrost, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do świata nowych technologii, gdzie rynek bardzo szybko rośnie, a spółki, które są na nim, też bardzo szybko rosną. Ale nie zawsze tak musi być, wiesz. Może się okazać, że ma będzie połączenie się dwóch zespołów po trzy osoby, tak? I, I nie wiem, wymienią się udziałami i dzięki temu stworzą lepszy biznes albo uzupełnią sobie w jakiś sposób portfolio produktowe albo stworzą jakieś w ogóle synergie. Więc ja myślę, że to zawsze będzie wynikało z konkretnego przypadku i nie ma, nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Tak, tak. Oczywiście nie ma żadnej uniwersalnej i Oczywiście chodzi o to, jakie ty masz na to podejście. Na, tutaj wspomniałeś to, o... wiesz, trudno, żeby pytać faceta, który chodzi z, z młotkiem, z czym mu się kojarzą gwoździe, nie? No, biorąc pod uwagę liczbę e, M&A, którą zrobiliśmy. Którą ja zawsze stałeś? będę za ma tak? Ale, ale oczywiście w zdrowy sposób. My chyba już ze dwa lata, e, dwa lata nie zrobiliśmy żadnego ma w grupie e, i w tej chwili bardzo mocno akurat rozwijamy się organicznie. E, ale to wynika z konkretnej sytuacji, tak? Akurat nie robiliśmy ich, bo, bo byliśmy mocno zalewarowani. Finansowo teraz już w ogóle nie jesteśmy. Nie robiliśmy ich, bo kupiliśmy tyle spółek, że musieliśmy je pointegrować. To wiesz, to wszystko będzie zależało od, od momentu, w którym się znajdujesz. Czyli tą ostatnią wielką inwestycją to był ten Mailer Light. To jest litewska spółka, którą kupiliście dwa lata temu, tak? Mogę Mogężesz zdradzić troszeczkę nam, jak to wygląda od kulis? Czy to mailer Lite przyszedł do Was, czy Wy przyszliście do Mer mailer Lite? Jak to, jest, to wyglądało? To jest myślę super ważne w kontekście MNE'ów, że my prawie nigdy nie zrobiliśmy z jakiegoś procesu. Czyli nie, nie było tak, że dzieje się jakiś proces i my zostaliśmy zaproszeni do tego procesu i go wygraliśmy. Wszyst większość, o ile nie wszystkie transakcje, które zrobiliśmy, były robione z, z naszego researchu. Czyli to my dokładnie wiedzieliśmy, jakiej spółki szukamy, jakie, jaka spółka nam pasuje w danym momencie do, do naszego portfolio, do naszego profilu inwestycyjnego. I staraliśmy się takie spółki znaleźć, bezpośrednio do nich dotrzeć i przekonać ich do tego, że będzie, będzie to najlepsza droga dla, dla każdej ze stron. Okay. A możesz właśnie na przykład mailer Lighta powiedzieć, jakiego Aha, rodzaju spółki nie... szukaliście? dobra? Tak, drogą dedukcji, jak doszliście do mailer Lighta? <grym> tak, to, 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 to akurat research Adama Lewkowicza z Werkomu, z który dość dobrze zinwentaryzował listę takich fajnych spółek z obszaru narzędzi do e-mail marketingu. E, czy w ogóle narzędzi mailowych. E, i kiedyś z nimi rozmawialiśmy, byliśmy za małą jeszcze spółką, bo to było chyba 4-5 lat temu, że, że, że nie chcieli z nami rozmawiać, ale kiedy Werką zrobił IPO, gdzie my już w czasie udowodniliśmy jakieś swoje sukcesy, skalę działalności. To wtedy staliśmy się dla nich trochę bardziej atrakcyjnym. Tam, tam oczywiście czynników było większy, więcej, ale, ale staliśmy się dla nich bardziej atrakcyjnym partnerem i to my do nich przyszliśmy. To, to my przyszliśmy do nich po raz drugi, bo najpierw nie chcieli z nami rozmawiać, potem, potem chcieli, potem dosyć długo rozmawialiśmy. To też możemy o tym, jak będzie chwila porozmawiać, ale długo rozmawialiśmy, te rozmowy gdzieś się znowu rozwaliły i w końcu finalnie jakoś udało się tą transakcję poskładać i i chyba najlepsza transakcja w naszej historii, tak naprawdę. Okay. Ale chciałbym wejść trochę głębiej do roli fundera w takiej w trakcie transakcji, bo mówisz, długo rozmawialiście, te rozmowy się rozwaliły. Powiedz, jaka była Twoja rola w tym, żeby mimo wszystko to się nie rozwaliło i żeby mimo wszystko do tego doszło, bo rozumiem, że Ty chciałeś do tego, tego dokonać. No, Moja rola była trochę taka: y ja nie jako do końca founder, tylko jako wtedy przewodniczącym Rady Nadzorczej Werkomu i, i, i główny akcjonariusz. Y Trochę musiałem poskładać taki rozbity wazon, bo, bo ta transakcja się rozwaliła. Po obu stronach była już totalna niechęć do kontynuowania tych rozmów, bo my je kontynuowaliśmy przez... Jakieś online narzędzia. Zabrakło relacji międzyludzkich, zabrakło takiego zrozumienia w ogóle, co chcemy zrobić razem, tylko już było stricte negocjowanie dealu, a po obu stronach duża niepewność. Po ich stronie, czy my im zapłacimy w Arnaucie jakąś resztę pieniędzy po naszej, czy, czy jak oni się będą zachowywać po tej sprzedaży. I to się wszystko rozleciało, i, i moja rola polegała trochę na tym, żeby to z powrotem. Byłem nowy, nową osobą, która pojawiła się na tej scenie, tej transakcji. I i, I takimi starymi metodami. Spotkaliśmy się na obiad. E, trochę wytrychem, bo, 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 bo już nawet nie było woli do tego spotkania. Wypiliśmy dwie butelki wina i zbudowaliśmy sobie jakąś wspólną wizję. I jeszcze raz. E, e, oczywiście zrewidowaliśmy transakcję. Ona zupełnie e, nabrała innego kształtu. Ernaut zamienił się w płatność akcjami, co później nam w ogóle bardzo dobrze wyszło. Ale tak naprawdę. E, Gdzieś czynnik ludzki, o którym też za chwilę możemy porozmawiać, odegrał największą rolę, tak? Nie to, jakie są, wiesz, KPI, parametry, zapisy prawne, tylko to, jak ludzie, founderzy z founderami, ludzie, e, e, którzy będą ze sobą pracować, jak widzą tę przyszłość, jak widzą relacje, i czy jest między nimi chemia. Okej, okay, czyli zamiast Ernautu na koniec dnia zapłaciliście własnymi akcjami za to, żeby tą transakcję domknąć. I ten czynnik ludzki. Bo to, to, jest, to jest wątek, który też w wielu wywiadach często podkreślasz. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, jak ty na to patrzysz, w jaki sposób coś, to co oczywiście musi się zgadzać w Excelu, musi się też zgadzać na tym poziomie ludzkim i w jaki sposób do tego podchodzisz. Tak, bo, bo, bo jak Excel się nie zgadza, to w ogóle nie podchodzimy do tej transakcji, ale jak już ją robimy, jak ją zamykamy, to dla nas ten wątek ludzki jest kluczowy, bo to, to wiesz, to jest tak, jakbyś trochę wchodził do innej rodziny. Nagle jesteś właścicielem firmy, w której, jeżeli chcesz pracować z tymi pracownikami, to oni wcale nie, nie pisali się na pracę z tobą, tak? Oni się pisali na pracę z innym szefem w jakiejś określonej kulturze organizacyjnej, która może być zupełnie inna niż u Ciebie. I teraz. Dla mnie to jest podstawa zaakceptowania tego status quo, jaki jest. I jeżeli nawet z jakichś przyczyn, które uważasz za ważniejsze i, i tam ta druga strona po jakimś czasie zaakceptuje, że chcesz je zmieniać, to musisz to robić bardzo powoli, z dużą empatią, z wyczuciem, no bo, bo inaczej nie da się utrzymać tych ludzi. Ja uważam, że kluczowym fundamentem porażki większości MNI jest niezrozumienie tego, tego czynnika. Znam duże MNEI, które były driveowane przez e, stronę finansową, przez CFO, przez. Stricte zaopatrzenie się na, na parametrach finansowych, one się wtedy absolutnie nie, nie, nie udawałyby. Jeżeli ktoś widział synergię kosztową jako pierwszy plan i zaczynał od tego, że zawsze tak jest, zawsze jeżeli zrobisz ja, to masz jakiś, e, jakieś podwójne stanowiska, prawda? Jeżeli ktoś pierwsze, co mu do głowy przychodziło, to redukcja tych stanowisk, to on wprowadzał ogromną panikę na, przy, na, na, na pokład tej przejmowanej spółki, co uruchamiało reakcję łańcuchową, no bo wiesz, zwalniali się jedni ludzie, mieli kolejni mieli niepewność i to, i to nie mogło się skończyć dobrze. U nas nigdy takie coś się nie wydarzyło. U nas pierwszą podstawą było zaopiekowanie się tymi ludźmi, bo oni są bardzo przestraszeni przy takiej transakcji i kto tego nie rozumie, ten, ten nigdy, uważam, nie uzyska sukcesu w M&A. No ale nie wierzę, że nie robiłeś nigdy żadnej restrukturyzacji po M&A. Raczej Nie. Raczej, raczej starałem się zawsze tych ludzi dobrze zagospodarować, chyba że wiesz, ewidentnie ktoś tobie nie pasuje. Po prostu wiesz, nie, mówi w jakiś sposób wprost, że nie chce z tobą pracować, czy ty nie chcesz z nim, bo, bo totalnie się więc z wami nie klei. To tak, ale to są wyjątki, a, a, a wiele razy, po pierwsze, że się uczyliśmy dużo zespołów, które kupiliśmy, bo znowu najgłupsze jest przekonanie, że jeżeli stać cię było na to, żeby kupić jakąś spółkę, to jesteś mądrzejszy w danej dziedzinie. Niekoniecznie, no bo, bo z jakichś powodów chciałeś kupić tą spółkę, więc coś jest w niej dobrego, więc staraj się to wykorzystać jak najlepiej. A, a, a jedną z największych wartości przejętej spółki są ludzie, którzy tam pracują i my bardzo często takich ludzi awansowaliśmy, wiesz. Nie wiem, kupiliśmy spółkę domeny i szef IT domeny został, został szefem IT całej naszej grupy. Tak? Czy, czy wiesz, czy awansowaliśmy bardzo dużo osób w ramach naszych struktur. Tak? To też nam pomaga robić kolejne M&A, bo taka historia, taki dobry track record, też dobre relacje z tymi, od których kupiłeś te spółki, powodują, że jesteś wiarygodnym partnerem do, do robienia kolejnych. Okej, okay, czyli mówisz, że dajesz bardzo dużą autonomię i tą niezależność spółkom, które kupujesz. A jak to jest w przypadku takich kwestii jak praca zdalna, jak zasady? Moje Czy... ulubione pytanie. No właśnie, powiedz. Jakie, jakie ty masz podejście do tego osobiście? Jakie mam... macie podejście w grupie do Między innymi takiego tematu jak praca zdalna. Powiedzmy. W grupie mamy różne podejście, może trochę inne od mojego. Może w grupie podejście jest bardziej liberalne niż moje. Jestem zwolennikiem pracy w biurze pewnie dlatego, że pracuję 25 lat i zaczynałem w 99 roku, gdzie nie było mowy o pracy zdalnej i biuro to było w ogóle, wiesz, obiekt marzeń. Fajne biuro to było to, co, wiesz, co... To... Zresztą ostatnio też się chwaliłeś, widziałem może ktoś coś, szuka biura. Coś, 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 coś o tym wiesz, ale ja uważam, że. To znaczy, ja jestem absolutnie zwolennikiem pracy w biurze ile się da, dlatego że, że wierzę, że czas, który poświęcasz na to, żeby dojechać do tego biura, nie jest czasem straconym. On jest czasem poświęconym na higienę tego, żeby odseparować e, e, głowę od tego, gdzie jest twoje życie prywatne, a gdzie jest praca. E, uważam, że często, wiem, że mówię, że mówię rzeczy niepopularne, ale nie przyszedłem tu mówić tylko rzeczy popularnych, e, że... E, Praca zdalna paradoksalnie szkodzi też osobie, to wiesz, to dziecko będzie chciało dużo grać na komórce, tak? na, na komputerze i, i tak dalej, a niekoniecznie to jest dobre. Ja, ja trochę uważam, że jest z nami, jeżeli chcemy pracować w domu, w pewien sposób się alienujemy i nie nawiązujemy relacji w biurze. E, uważam, że ja mówię o sobie, pewnie jest dużo, dużo z nas tutaj którzy uważają inaczej. Ja to zdanie szanuję i powiem inaczej. Mamy bardzo duży procent osób w, w grupie pracujących zdalnie. Szczególnie Light jest w zasadzie organizacją remote only. Tam się inaczej nie da, bo mamy, nie wiem, trzech pracowników w Brazylii, dwóch w Meksyku i tak dalej. Wiesz, nie, nie, nie jesteśmy w stanie w 30 krajach zrobić biur. I tam, gdzie to jest uzasadnione, jestem jak najbardziej za, ale tam, gdzie... gdzie jest praca zespołowa, gdzie liczymy na, na to, wiesz, takie kreatywne podejście, budowanie relacji, to uważam, że ona powinna być jak najbardziej stosowana i uważam, że świetnym kompromisem jest taka hybryda, powiedzmy, trzy dni pracy w biurze, dwa dni w domu. I takie coś staramy się tutaj, przynajmniej w Polsce, stosować. Okej, okay, czyli trzy plus dwa. Nie pierwszy raz, się, jeżeli komuś naraziłem się tą wypowiedzią, to już nie pierwszy raz. Ale ty jako founder to pewnie pracujesz bardziej w modelu 5 plus 2? Przynajmniej ja tak mam. Wiesz co? Pracuję. pracuję trochę bym skłamał, gdybym powiedział, że pracuję 5 plus 2. Nie, nie, wiecie, biegniemy w maratonie, to nie jest sprint, tak? 25 lat nie da się pracować w modelu 5 plus 2, tak? der musi dbać o swoją głowę o to, żeby odpocząć i, e, i mieć czas dla rodziny. E, I myślę, że, e, że to jest hiperważne. ważne. E, to nie chodzi o to, że masz w tym biurze być o te 8 godzin i pracować. Ma, chodzi o to, że masz mieć pewne priorytety i masz tą pracę, e, ten czas inwestować efektywnie, tak? Właśnie uważam, że w domu jest to paradoksalnie trudniej zrobić, bo jest dużo rzeczy, które rozpraszają. E, e, w biurze pewnie też. Tak, ale, ale jakby uważam że poświęcanie odpowiednio zalokowanego czasu i dbanie jest też o tą higienę, choćby wiesz o to, że jadąc z pracy do domu czymkolwiek nie jedziesz, albo z domu do pracy, możesz sobie przewietrzyć głowę i zostawić tą pracę. Moją pracę jest bardzo trudno. Ja bym chciał układać kostkę brukową i zostawić tą pracę o 16 tam, gdzie wiesz, gdzie, gdzie ona była, i, i przyjść do domu i nie myśleć o niej. Trudno jest bardzo, prawda? Mo, moim zdaniem jest jeszcze trudniej, jeżeli e, to miejsce kojarzyć się. E, Jestem w trakcie czytania fajnej książki o mowe nawyki. I tam jest mowa o, o środowisku też, które wpływa na kształtowanie nawyków, jakimś otoczeniu i tak dalej. To jest kolejna rzecz, która przemawia za tym, żeby separować te dwie rzeczy. Przynajmniej, tak wiesz, fizycznie. Dzięki za tą odpowiedź. Ja osobiście jestem gościem, które... Lubi też pracować z biura, zachęca do tego wszystkich, ale oczywiście no, trzeba też e, szanować to, że ktoś e, już ma w głowie i we krwi ten tryb pracy hybrydowej, więc u nas to w zasadzie też jest 3+, 3+, plus, e, 3 plus 2, gdzie tam wtorek, czwartek to to są takie korowe dni, gdzie wszyscy, wszyscy wtedy są. E, ale wrócę jeszcze do tych MNA-ów bo mówisz, że trzaska się prawie tak, jakbyś młotkiem wbijał Białgwozie. E, Trzy e, razy, że, że co? Do M&A'ów chcę tak, wrócić. Tak, no. Do tego trzaskania MNA-ów e, Gwoździe, jakbyś młotkiem wbijał gwoździe. Powiedz mi tak, jak ty oceniasz swoją skuteczność, albo to spośród tych ile musiałeś mieć tych prób ENEJów, czy też ile emanejów było w takiej zaawansowanej fazie już, z których wyszło te 50 finalnie? I jak dużą część Twojego czasu? Teraz, tak jak mówisz, nie robicie w tym momencie akurat żadnych MNA ów kto wie, co będzie za jakiś czas. Ale zastanawiam się, czy gdy robisz. Nie zrobiliśmy, nie powiedziałem, że nie robimy. Nie zrobiliście, tak. Jak to jest w kontekście twojego zaangażowania i w kontekście tego, jak dużo to energii twojej też pochłania? Znaczy M&A są, są naszym DNA, więc zawsze jestem przy każdym M&A, który, który robimy. To jest jedna z podstawowych rzeczy, które robię w pracy. W pracy odpowiadam za strategię, w pracy odpowiadam też za MNE, więc za, za nowe produkty, e, więc absolutnie jest to korowa, korowa rzecz dla mnie. Okej, okay, dobra. A pod kątem tej strategii, e, to, to, trochę od tych MNE-ów, od tego mojego pytania trochę m, m, uciekłeś. Mi, chodzi, mi, mi chodziło tutaj o to, jak... Aha, Bieląc przepraszam cię, ci rzeczywiście pytałeś o taki pipeline, tak? Jak jak no, jak tam jak to mniej więcej wiesz, wygląda? No nie, to, to to pipeline jest zawsze z pięć razy większy niż liczba zamkniętych deali bardzo dużo dużo jest transakcji które do nas przychodzą i znaczy w ogóle takich które do nas przychodzą i odrzucamy to jest cała masa to jest kilka w tygodniu tak bo one nie pasują z jakichś przyczyn to jest też my mamy bardzo dobrze sprofilowane to co chcemy kupić spółki które mają, są blisko naszego koru mają podobne produkty mają dużo klientów niskie ARPU określoną skalę przychodów ona oczywiście rośnie z czasem bo tych MNI nie jesteśmy w stanie zrobić nieskończonej ilości więc musimy jakby zwiększać ile co też powoduje że te trudności rosną, coraz trudniej jest znaleźć takie transakcje, ale przede wszystkim robimy swój research. Znajdujemy spółki, które nam się podobają, mówimy, chcielibyśmy w tą spółkę zainwestować i później jak nas wchodzimy, wiesz, próbujemy wejść drzwiami, jak nas wyrzucają drzwiami, wchodzimy oknem i tak dalej, jak, nie, jak, jak nas znowu wyrzucą, to przychodzimy za dwa lata i tak dalej. Tak, okay. Aż w końcu się coś udaje. Czyli, jak już sobie upatrzysz jakąś spółkę, która jest na Twoim pipeline, no to raczej jesteś wytrwały. I takich mailer lightów, mailer którymi byłeś poważnie za, za, zainteresowany, było, domyślam się, kilka. Co sprawiło, że akurat akurat to e, wyszło z mailer lightem? Wiem, że to jest kombinacja różnych rzeczy, ale jakbyśmy tak. trochę, trochę od kuchni tutaj tego powiedzieć. Co zdecydowało za tym? Ja myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy, które zadziałały w Mailer Lite, była skala obu spółek. My nie byliśmy... Mailer MailerLite'a mógł kupić MailChimp, który od nich jest 50 razy większy, a teraz już pewnie tylko 30. I jakby wrażenie founderów, którzy mieli się sprzedać w wielkiej korporacji, w której by utonęli, zginęli w, w trybach, procedurach i tak dalej, Mogło się wiązać z jakąś obawą, niechęcią i nie było y, takie naturalne dla nich. Tak? My im zagwarantowaliśmy, że będą mieli istotny udział, po pierwsze, na tą spółkę, po drugie, nawet na, na całą grupę. Więc bardzo dużo takich czynników, które sprawiły, że. Bo nie, nie chodzi tylko o wmn jak o pieniądze, bo jeżeli, jeżeli, o, okay, jeżeli kupujesz 100% spółki, to chodzi tylko o pieniądze. tak? Tam jeszcze oczywiście trochę wszyscy chcą zabezpieczyć byt pracownikom, to, jak, że dalej niby marka zostanie utrzymana i tak dalej. Wiemy, że to jakby finalnie chyba nie ma jakiegoś aż takiego znaczenia, ale, ale w takiej sytuacji chodzi tylko o pieniądze. Ale w momencie, kiedy oni zostają, to jest bardzo ważne, jak jacy są ludzie, czy ci ludzie, którzy stoją za tą firmą, będą tam dalej, no bo biznes robisz nie z firmą, z, stare jest proste powiedzenie, ale z ludźmi, prawda? I myślę, że to zadecydowało. Okej, okay, dobrze. Wiesz co, tak teraz jak Cię słucham, to przyszło mi długo taki, takie jedno pytanie odnośnie tego, jak dobrze to zasetapować, aby się cashflowowo nie przewrócić, bo domyślam się, że nie kupowałeś tylko i wyłącznie spółek, które miały pozytywny cashflow. Jak do tego mądrze, mądrze podejść? Znaczy jak raczej kupowałem takie, które miały pozytywne cash flow, bo to było, było trudne do finansowania, a my bardzo dużo Mejiej finansowaliśmy kredytem bankowym. Jaka część tych wszystkich emenajów to była, to były M&A przez kredyt bankowe? No wiesz, to większość poza pieniędzmi, które dostaliśmy od inwestorów, tak? I oczywiście poza okay. naszymi zyskami, tak? Ale to, 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 to kilkaset milionów to były kredyty bankowe. I teraz tak, to jest. Dla nas było bardzo ważne, żeby był ten pozytywny cash flow, ale jeszcze ważniejsze, żeby była perspektywa, no bo wiesz, bo jeżeli kupujesz za kredyt bankowy, to są różne mnożniki. Kiedyś sobie powiedzieliśmy, nie będziemy przekraczać 2, potem 3 i tak dalej, wiesz. Bo Raz ebida, do, do, tak, tak średnio naszego, nie, nie, na, na, a, <tankę> tak tanie się nie udawało, ale, a, ale a, mówię o zadłużeniu. Aż gdzieś tam, dwa lata temu byliśmy chyba 3,75 czy 4 razy EBITDA, dzisiaj prawie jest zero, ale to, to, to gdzieś już musisz bardzo uważać, tak i musisz mieć. A, a jak płacisz e, naście razy bida, no to musisz mieć e, te wszystkie parametry DSTR i tak dalej zapewnione i one e, często muszą wynikać z tego, że ten biznes urośnie, tak? Więc to e, tutaj finanse są kluczowe, to, to, to jakby jeszcze pewnie fundamentalnie są ważniejsze od tych relacji, o których mówię w samym planowaniu transakcji, tak? E, jeżeli robiliśmy transakcje spółek, które nie miały pozytywnego cash flow'u, to musieliśmy uważać, żeby ich skala była, wiesz, odpowiednia e, e, do naszej. CEL INTEGRO jest taką spółką, w którą zainwestowaliśmy, ona, ona ma BERN, e, ale jakby relacja skali tego Bernu i tej skali spółki, no jest, do naszej bezpieczna, że, że możemy tutaj spokojnie spać, że, że my za nich będziemy spłacać ten kredyt, czy coś takiego. Tak? Okej, okay, czyli w szczycie nawet byliście zadłużeni na poziomie tam cztery niemalże razy bida, tak? No to już tak bardzo, bardzo agresywnie. Jak to było trudne do wyjaśnienia też właśnie przed takim bankiem? Czy to raczej też już było wypadkową tego, że mieliście ten success rate bardzo wysoki to zaufanie tak. instytucji finansowej wpływało na, na tą decyzję w niebogatelny sposób. Czy to determinuje dużo? Na pewno. Będzie z 10 lat, jak pracujemy z M bankiem i, i bardzo dobra jest to współpraca. To, 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 transakcja Mailer-Light, myślę, że była dopchnięta bardzo jakby tak. Oczywiście jeszcze bezpiecznie, bo my wiedzieliśmy więcej niż mogliśmy publikować, tak, co do kwestii perspektyw wzrostu, tego wiary, synergii, wiary w sensie we wzrost tej spółki, synergii, jakie się pojawiają, ale jakby na sam moment i na to, co jakby było widać na zewnątrz, to, to ona była bardzo tak no, myślę, że nie jest złe słowo agresywnie zrobiona, natomiast jeszcze z punktu widzenia bankowców bezpiecznie. Okay. Mo, można pewnie jeszcze byłoby trochę agresywniejszą transakcję. Okay. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że wiedziałeś gdzieś tam więcej. W zasadzie tak to chyba jest. Jak jesteś, nawet jak jesteś, wiadomo, prezesem spółki giełdowej, która musi publikować te raporty giełdowe, raporty kwartalne, to na te kilka kwartałów do przodu wiesz więcej niż, niż rynek. To jest też coś, co można wykorzystać na swoją korzyść, czy pod kątem wykonywania takich deali, czy pod kątem, domyślam się, też negocjacji różnych umów. I tak naprawdę, ty w tym momencie, jeżeli byś przystępował do kolejnej akwizycji, to byś to nafinansował w jaki sposób? Biorąc pod uwagę teraz Wasze możliwości, dzisiaj. Tylko długiem. Do, do, do momentu, kiedyby mi tego długu starczyło. Okej, okay. tylko długiem do momentu, kiedyby tego długu starczyło. No bo wiesz, no, rozumiem, że pierwszy warunek jest taki, że robisz transakcję, w którą wierzysz, prawda? No to jeżeli w nią wierzysz, to, to yy, warto ją sfinansować jak najtańszym sposobem dla spółki. Czyli... Ja jako prezes zarządu przede wszystkim muszę dbać o interes akcjonariuszy. A pierwszą zasadą dbania o interes akcjonariuszy jest to, znaczy może nie pierwszą zasadą, może nie, nie bez takiego stopniowania, ale ważną zasadą dbania jest to, żeby nie dopuścić do rozwadniania kapitału, prawda? Więc kapitał, możesz sięgnąć po ten kapitał jako spółka giełdowa. Ta ścieżka jest bardzo, jako dobra spółka giełdowa, z dobrym zaufaniem rynku, ta ścieżka jest dosyć prosta, ale ona jednak powoduje rozwodnienie kapitału, więc jest tylko wtedy potrzebna, kiedy nie jesteś w stanie tej transakcji w całości sfinansować długiem. Dwukrotnie wchodziłeś na, na giełdę. I pytanie jest takie, czy dwukrotnie to były takie idealnie domierzone timingi? Jak to było w kwestii jednej, drugiej spółki? Timingi były nieźle domierzone, ale to były kompletnie różne rynki. Kiedy robiliśmy IPO Cyberfolksa, rynek był trudniejszy. Na, nam było trudniej, bo byliśmy. E, prawie że no tak na, na, na rynku kapitałowym e, musieliśmy przekonywać do, sami do siebie, do, do produktu, do, do strategii, do tego wszystkiego i, i uważam, że e, jakby transakcja była, e, ledwo się zamknęła i nie na takich parametrach, jakich chcieliśmy. 3-4 lata później robiliśmy IP over które było dokładnie odwrotnie, to... to Mieliśmy ogromną nadsubskrypcję, bo już mieliśmy tą wiarygodność. Też rynek był lepszy na pewno, ale, ale Verkom był bardzo dobrze znaną spółką, perspektywy były bardzo dobre, inwestorzy nas znali, znali ludzi znali zarząd Verkomu i mieliśmy pięciokrotne nadpisanie książki, to my mogliśmy dyktować cenę, to my mogliśmy dyktować wszystkie warunki tej transakcji, ale rynek też na pewno był lepszy. Dwa różne IPO, zupełnie różne. Okej, okay. to może tak już na zakończenie troszeczkę o tej przyszłości i o strategii. Jaka jest twoja strategia na projektowanie tych dalszych wzrostów? A dzisiaj, dzisiaj musimy projektować te wzrosty w w takich dwóch horyzontach, krótkim i długim. Krótki nam zapewniają te produkty, które dzisiaj mamy, które stanowią większość naszych przychodów, większość naszych zysków i musimy tak umiejętnie tym zarządzać, żeby powiedzmy w nich było jeszcze paliwa na takie dobre wzrosty, na, na kilka dobrych kwartałów, o ile nie lat, powiedzmy dwa, trzy. A w dalszej perspektywie musimy już teraz tworzyć nowe produkty, które wiesz, dzisiaj zaczną wypuszczać korzenie, a, a ładnie wykiełkują za, za kilka lat. W naszej perspektywie to są produkty e commerceowe to są produkty oparte o sztuczną inteligencję i to są te produkty, które my widzimy, że potrzebują nasi klienci. I, no i oczywiście ważnym elementem dalszego wzrostu na pewno u nas będą MNE, które uważam, że dzisiaj. Jakby e, są wykonalne, ale są na pewno trudniejsze niż, niż to było, nie wiem, kiedy robiliśmy mniejszej skali e, transakcje. Okay, trudniejsze. Teraz, teraz wydaje mi się, że te mnożniki e, spółek technologicznych są znacznie mniejsze niż jeszcze były. W ale perspektywy wzrostu są też słabsze. Wiesz, to, to jakby. Z, wszystko ma swoją przyczynę. Mnożniki są mniejsze, dlatego że spółki nie będą już tak bardzo rosły, a więc w pewnym, w pewnym sensie jest jakaś stała pod kątem sensu tej inwestycji, tak? a, a to trzeba wszystko znowu dobrze przeliczyć. I, ale nadal są wyśrubowane z, z różnych przyczyn. Nadal rynek. Inwestorów jest bardzo konkurencyjny, bo my dzisiaj, to też wynika ze skali. My dzisiaj, o ile pięć lat temu robiliśmy MA i byliśmy w jakiejś niszy, wiesz, między małymi bardzo spółkami, które, dla, do których MA były za duże, a dużymi, dla których te, które robiliśmy, były za małe. To my dzisiaj już konkurujemy z dużymi funduszami private equity, różnymi zagranicznymi funduszami private equity o te same spółki, bo skala staliśmy się na tyle dużą spółką, że, że też rynek naszych konkurentów znacznie się poszerzył. Okay. To może tak na zakończenie powiedz, jaki jest Twój endgame w tym, co robisz jako Kuba Dwernicki, bo jednak 25 lat w biznesie to całkiem sporo. Trzeba budować to story na giełdzie, takie, że jesteś tam obecny, jesteś aktywny i. Ja się bardzo zapytać. nudzę na, na, na wakacjach niestety. I, i, a lubię bardzo pracę. Znaczy, wiesz, to jest właśnie to, jest to co mówiłem o tym balansie, że, że na pewno nie pracuję 5 na 2, bo, bo, bo nie chciało mi się pracować. Bo mam tak, tak zbudowane całą strukturę i, i, i jakby kulturę mojej pracy, że że myślę, że mi się dzisiaj bardzo komfortowo, ale jednocześnie bardzo efektywnie, najefektywniej odkąd, odkąd pamiętam. To ile godzin pracujesz średnio dziennie? Kilka godzin. Nie, nie, nie jest... Do, tylko, że wiesz, to jest pytanie, czy, czy o 22 jak myślę o jakimś projekcie, to jestem w pracy, czy nie, nawet jak jestem w domu na balkonie, prawda? To... to Trudno. Jest, jest to w pewnym sensie praca policzyć. Zdalna. Ale na pewno nie jest tak, że, że stricte wiesz, siedzę w pracy 10 godzin, bo, bo, bo wtedy nie miałbym do tego takiej energii, takiego entuzjazmu e, i nie chciałbym tobie odpowiedzieć, że, że chętnie będę jeszcze pracował 25 lat, a, a może jeszcze dłużej, bo ani nie wyobrażam sobie siebie na emeryturze, ani nie pracującego. Moim endgame'em jest robić to, co robię. I przy okazji trochę się pościgać, bo dawno ci chyba tak. nie było na torze. Tak, ale wyścigi są męczące. Wyścigi nie są takie fajne jak praca. <grym> <Okay>. <grym> Kuba, ja Ci w takim razie życzę kolejnych udanych inwestycji, kolejnych udanych MA. Myślę, że tą rozmową też dałeś szerszy obraz tego, jak patrzysz na wykonywanie akwizycji. Twoje doświadczenie myślę, że też pomoże tutaj wielu z naszych słuchaczy tego Mamy wywiadu, nadzieję. jak i osób z sali. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dzięki. Wielkie brawa dla Kuby. Dzięki.